Powiedziałabym nawet bardzo dobrze. Okej, nie za bardzo wiem, dokąd mam pociągnąć tą klateczkę. Aha, tam. Więc pociągnę ją tam. Okej, no. Larcia! Cię proszę. No, może... No, kurde. Dokończę to, co chciałam powiedzieć w tamtym. Nie wiem, czy dokończyłam. W tamtym odcinku, że... będę toczyła trzy serie LP, a mianowicie no Tomb Raider 3, jeśli oczywiście wygrała, ale na razie wszystko wskazuje na to, że tak. Tomb Raider 2 i Tomb Raider 2 Gold. Przepraszam, i Tomb Raider Anniversary. Tak, wiem. Sporo trochę tego, ale udźwignę. Kurde, się wystraszyłam. Się was straszyłam. Dlaczego mnie straszycie? Jesteście niefajni. Okej. Okay. Boom. Kabum. I kabum. Mam nadzieję, że coś mnie tu nie przetrąci. O Boże. Dobra. No. To wyszła, to mi się wydawało. No troszeczkę straciliśmy czasu. I życia. Ale co tam? Pewnie to jest koniec. No pewnie. No. I to jest koniec. A tu jesteśmy w Peru. No to lokalizacja Peru. No to bardzo fajna jest. Podoba mi się tutaj. Nie to co w legendzie. W legendzie jest gorsza Peru. Taka pustynna bardziej część. A to jest taka fajna, właśnie taka roślinna bardziej. Fajnie. Podoba mi się. Widać cały czas tam wodospad płynie. Czas ukończenia 30 minut. No proszę. Aha, bo to się chyba podlicza obydwie misje, mi się wydaje. Zabici 17, zasoby 7, artefakty 1/1, relikwie 0/0, próba czasowa ukończona nie. I raczej nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli będę chciał ukończyć, może spróbuję, ale na razie nic na to nie wskazuje. Aha, no i w tamtym filmiku nie pokazałam wam, jakie są bonusy. Dostaliśmy tutaj biografię postaci, a tam dostaliśmy stroje i... no i relikwie, nie? Można sobie zawsze przeczytać. Czy ktoś zapisać postęp? Tak. I to jest chyba Zaginiona Dolina, mi się wydaje. Zaginiona Dolina. Okej. Okay. Punkt kontrolny nam się pojawił. O, no dobrze, ale mówiłam Zaginiona Dolina. No ładnie to jest, prawda? Sami przyznacie. To dosyć fajne miejsce i bardzo długa plansza. Więc... no kończę tu dziś moje nagrywanie. Chociaż chciałabym dalej nagrywać. Muszę troszeczkę chyba przyciemnić, wiecie? To zrobię w tym odcineczku. Czekajcie, grafika... nie idzie przyciemnić? A, tu jest. No to jeszcze tak przyciemniłam i jeszcze źle? O mój Boże. Już się Lara tak nie świeci? Pokażcie. No, świeci się cały czas. Jak jakaś żarówka. Ja to nie schodzę. Dobra. No to dziękuję wam za oglądanie Tomb Raider Anniversary tej części. A właściwie to tą część też z drugiej strony miała być niespodzianką, no ale dobra, już powiem. Kręcę dlatego, że to jest tak jakby podziękowanie za 15 widzów. Fajnie, fajne uczucie, że oglądacie, subskrybujecie, lajkujecie i komentujecie. Fajne uczucie, naprawdę. Postaram się w Zaginionej Dolinie polecić kilka kanałów. Może niektórzy mnie nie znają z tych kanałów, ale postaram się ich polecić, bo są bardzo fajni. Moim zdaniem, bo ja oglądam ich i cały czas mi się podoba, jak oni kręcą filmiki. Więc na pewno wam ich polecę. Może się wam też spodobają. A na razie się z wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję, że oglądaliście to. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Anniversary bądź z Tomb Raidera. Trzymajcie się, ciepło, cześć.